1965 rok. Arcybiskup Wojtyła ogłasza orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Oto fragment. W tym ogólnochrześcijańskim, a zarazem bardzo humanitarnym duchu wyciągamy do Was nasze dłonie. Z ław kończącego się soboru przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Jeśli wy, biskupi niemieccy i ojcowie soboru, ujmiecie po bratersku nasze wyciągnięte dłonie, wówczas dopiero będziemy mogli z czystym sumieniem obchodzić w Polsce nasze milenium na sposób całkowicie chrześcijański. Zapraszamy was po to serdecznie do Polski. No. To arcybiskup Wojtyła. Z dzisiejszej perspektywy możemy jasno powiedzieć, że to była zdrada narodu polskiego. To, że dzisiaj nie mamy zapłaconych rekompensat za reparacji wojennej za II wojnę światową, to jest właśnie jeden z owoców tego porozumienia, ale uboczny. Ale uboczny. To jest wstęp do praktycznej realizacji doktryny konwergencji, czyli połączenia komunizmu sowieckiego, moskiewskiego z komunizmem, socjalizmem, lepiej powiedzieć, zachodnioeuropejskim. To jest właśnie to porozumienie, ono nie dotyczy tam żadnego pojednania, nic tam między Polakami a Niemcami się nie wydarzyło, nie było żadnego zadośćuczynienia, czyli nawet na spowiedzi katolickiej to mówią, no jak wyznajesz grzechy, to jeszcze musisz tutaj mieć jakieś obietnice poprawy i coś tam zrobić, nie? Nie? Tak katolicy nawet uczą, wiesz, tych biednych ludzi, którzy przychodzą tam po to pukanie, się w głowę się puknie, a nie tam w te niemalowane drewno, nie? Najważniejsze, Niemcy nie są nam nic winni. Niemcy nie są nam nic winni. Drugie to zdanie, prosimy o przebaczenie, to jest wstęp do polityki wstydu, tak. Gdzie Polska jest przedstawiana za takich łachudrów, jak premier na przykład ówczesny, dzisiejszy, który mówi, że Polska była współsprawcą Holokaustu. To jest właśnie kontynuacja linii Jana Pawła II. Prosimy o przebaczenie. Polacy Niemców proszą o przebaczenie. Za II wojnę światową. Jan Paweł II, święty katolicki. Kto chce sobie wolność Polaków obejrzeć, to niech zobaczy te 3 miliony zmuszone do wyjazdu z tej wolnej pseudopolski. Te mury na początek w tym nowym, takim brawurowym wykonaniu i ze świetnym klipem filmowym, to pokazują, żyjemy dalej w niewoli. Komunizm nie upadł. To było jedno wielkie kłamstwo, przygotowane najpierw przez Watykan, a potem zrealizowane tu przez komunistycznych zbrodniarzy i katolickich biskupów. Bo trzeba jasno powiedzieć, okrągły stół zorganizowali nie komuniści. Okrągły stół w Polsce, i to jest wiedza historyczna, nie moja ocena, zaproponowali i zorganizowali te pierwsze rozmowy biskupi rzymskokatolicy podlegli Janowi Pawłowi II. Bezpośrednio. Jak w wojsku. Żaden Duch Święty nie zstąpił, bo Duch Święty już wcześniej zstąpił, 2000 lat temu. Właśnie wtedy się rozpoczął prawdziwy Kościół apostolski. A teraz to było hasło dla komunistów, że rozpoczynają przewrót. Rozpoczynamy demontować ten komunizm breżniewowski, tak zwany. I papież miał przygotować grunt, żeby lud uwierzył, że dzieją się cudowne rzeczy. Ja wtedy miałem, nie wiem, około 20 lat, bo to jest kilka lat się dzieje, nie? W to wszystko wierzyłem. Ja pamiętam te emocje. Dlatego dzisiaj mówię, nie kierujcie się emocjami. Bóg dał wam rozum. Dał odpowiedzialność za samodzielne myślenie. Macie fakty. Gdyby to nie był papież Polak, tylko papież Niemiec by to zrobił, nie mielibyście żadnej wątpliwości. Już nawet do tego momentu go oceniając, a największe globalistyczne rozgrywki to dopiero przed nami. To jest autor grubej kreski. Jeśli szukamy autora grubej kreski, czyli przejścia komunistów, którzy popełnili zbrodnie na narodzie polskim bez żadnej kary do III RP, to architektem tego jest Jan Paweł II. Kropka. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. To on im umożliwił właśnie przejście suchą nogą z czasu mordowania Polaków do czasu okradania Polaków. Ta teczka jest. My czytamy po owocach. Każdy Polak może sobie taką
prasówkę zrobić i dojść do swoich wniosków. Ale teczka jest w Moskwie. To jest ostateczny straszak na polską prawicę. Kiedy próbują już się dobierać do tyłków komunistycznych w Polsce, bo kolejni ludzie uczciwi się pojawiają. Katolicy to są. Pojawiają się tacy. I chcą prawdy. I chcą ukarania zbrodniarzy. I kiedy już są blisko, to wtedy przychodzi jakiś agent Moskwy i mówi, czy naprawdę tego chcecie, towarzysze? Czy naprawdę chcecie, żebyśmy obalili mit Jana Pawła II? Przecież to jest zniszczenie kościoła katolickiego w Polsce. Wiem. To, czym was teraz szturchamy, żeby tam było, że to niby walczymy ze sobą, to są betki. To jest pikuś. Czy chcecie, żebyśmy naprawdę odpalili teczkę JP2? Czyli Jezus, który mówił, że ja jestem prawdą, który mówił, że prawda was wyswobodzi, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, oni mówią, że wierzą w takiego Boga, a potem zamiatają prawdę pod dywan. To jest najjaśniejsze świadectwo, że ci ludzie naprawdę nie wierzą w Boga, tylko wierzą w ludzką instytucję, kościołem katolickim zwaną. To jest dowód. Dokładnie tak samo robi elita katolicka, jeśli dochodzi już do zagrożenia żywotnym interesom komunizmu czy globalizmu w Polsce. Cofają się dla dobra Kościoła. Nie powiemy prawdy, bo inaczej komuniści otworzą teczkę JP2. To jest cały sekret na trzymanie Polaków w niewoli. I w ten sposób.